radary, są fotoradary, są zdjęcia. On wcale nie musi zostać zatrzymany na drodze. On dostaje mandat plus punkty, on dostaje z pocztą, prawda? Licencje nie za dużo jest przyznawane? Oczywiście, że za dużo. Jest, na te miejsca postują. To co, da ten przejazd coś? Miejmy nadzieję, że nasi radni dojdą do rozumu. To są mandaty, mam tu przy sobie tylko dwa, bo resztę koledzy zabrali, też tam swoją drogą interweniują w Straży Miejskiej. Niestety, każdy mandat po 100 zł jest. Dziękuję panu raz jeszcze za inwestycje. Przy teatrze, to znaczy tu w samym centrum, na fosie staromiejskiej. Przyznane zostało za dużo licencji na wykonywanie zawodu. W takich no, rozpiętość jest taka, że jest 906 licencji i 283 miejsca. I taksówkarze się nie mają denerwują. Nie mają gdzie się podziać, że jest za mało miejsca. Z jednej strony trzeba im skrócić, bo rzeczywiście przy ich pracy, przy ich dochodach, oni też tam naprawdę nie zarabiają dużo pieniążków, a jednak postawić ten samochód gdzieś trzeba. Popierają panowie? Oczywiście, jak najbardziej. Robią się tam troszkę wysunąć poza miasto taksówki, bo tutaj nie mają miejsca, ale poza miastem to na pewno wolne miejsce czekają. Także to co, ten protest nie do końca się nie podoba? Nie podoba się, bo blokują tutaj jazdę po mieście.